tak mi się przypomniało, jak jeździłem na próby orkiestry Dentej do kopalni Szczygłowice. Ha! Miałem świetny rower na tamte czasy. A ile miałeś lat? To było 15 lat miałem, to było gdzieś w 63 roku. Początki kopalni Szczygłowice. Mój nauczyciel gry na oboju grał w tej orkiestrze na flecie, a dyrygentem był też nauczyciel muzyki ze szkoły muzycznej z Rybnika. No i zaproponowano mi grę. Było to dla mnie duże wyróżnienie, a jednocześnie jakiś drobny zarobek, no bo to w tamtych czasach każdy grosz się liczył, szczególnie dla ucznia właśnie. Dwa razy w tygodniu na rowerze marki SK czeskim jeździłem na próby. No i występy przy różnych okazjach, przy okazji świąt. No popatrz, teraz nie grasz na tym oboju. Jest ten instrument. No bo to jest obój to jest taki instrument, to nie jest fortepian. Na fortepianie można nie grać kilka lat i nie zapomina się, podobnie jak jazdy na rowerze. Natomiast obój, tu trzeba regularnie ćwiczyć. Trzeba mieć mocne usta, mocne wargi, żeby umieć w ogóle grać. Także to już nie dzisiaj. Dzisiaj tylko możemy wspominać tamte czasy. Także były to dla mnie miłe doświadczenia, jak dla młodego chłopca. Nowe kontakty. Nie zapomnę, pierwszą trąbkę grał Cygan, Rom, Cygan. A pierwsza trąbka w orkiestrze górniczej to jak pierwsze skrzypce w orkiestrze symfonicznej. Najważniejsza rzecz. No tylko, że ten Cygan był nieco, że tak powiem, delikatnie niezdyscyplinowany i często spaźniał się. Zaczynamy, próba się zaczyna, Cygana nie ma. Ja jako najmłodszy dyrygent mówi: Boguś, biegnij po Cygana, wiesz gdzie? Ja wiedziałem gdzie. Cygan siedział przy piwie w restauracji, przychodziliśmy i próba. A grał rewelacyjnie, naprawdę to był świetny muzyk, ale muzyk samouk, mimo to grał rewelacyjnie. Także to takie przymiłe wspomnienia, no nie grałem tam długo, bo raptem dwa lata. Później rozpocząłem studia, więc już nie dało się tego pogodzić. Natomiast już w pracy zawodowej, pracując w elektrowni, miałem wiele kontaktów z kolegami z kopalń, między innymi z kopalni Szczygłowice. No i nie mogli uwierzyć, że ja byłem jednym z pierwszych pracowników kopalni Szczygłowice, pracując w elektrowni. No bo takie były ówczesne realia.